No, Angela Det, no nie chciała chyba, nawet z nami się komunikowała i dopiero wtedy nam powiedziała, no to nie wiem, czy on wie, kto to jest. Jesteśmy strażnikami. Never heard of you. What's this about? No, jak nigdy nie słyszałeś o nas? Z Arizony przybywamy. Podobno możesz mieć jakieś brody na Buchanana i jego dzieci. Dirt on Buchanan. I am his dirt. That's why he buried me here. A. I am warlord of the Scar Collectors, greatest slavers of the Colorado Plains. When the Patriarch came east to put us down, we gave him more than he bargained for. Stopped him cold. I know he tells his people he secured his borders by beating us. Makes himself out a real hero. Bullshit. He made a deal. Gave the Scar Collectors, Payasos, and Godfish's money and supplies to hunt east and keep the smaller gangs out. I don't believe you. The Patriarch would never do such a thing. You wouldn't believe what your Patriarch would do. No, to ten tam w łóżku, ten tańczący z wilkami i ten... jeszcze jeden tam coś właśnie gadał też na tego patriarchę i teraz jeszcze ten. A więc, a co było w nim takiego złego? Security is the enemy of ambition. Got so used to having the Patriarch hand me my living, that I forgot my destiny. A co to za przeznaczenie? An oracle told my mother I was born to make the Wakarusa Redlegs the greatest horde in Kansas. Was gonna use the Scar Collectors to unite the Colorado gangs, then lead them home to take what's mine. Tylko teraz, jeśli weźmiemy tego gościa... But the deal with the Patriarch made me lazy. Destiny's a jealous bitch. Ignore her, and she'll have her revenge. Przeznaczenie to zazdrosna dziwka. Jak przeznaczenie się na tobie zemściło? No, no jak? No chyba dlatego tutaj jest. Another Buchanan. After Liberty failed to take her daddy's throne, she ran our way. Realized pretty soon she could turn our gangs against us by telling them about the deal we made with her father. She told them we'd settle for table scraps when we could have had the whole of Colorado. That we'd become guard dogs when we could have been kings. Which was the truth. So the gangs rose up. Star the Dreams overthrew clouds drifting west to lead the Godfishers. Let Chirito kill Slapstick to take the Payasos, and that rat Steel Trap jumped me and sold me to a bauxite mine. Now he's running the Scar Collectors. Not for long. Jak dotarłeś tutaj z kopalni bauksitu? Another stupid mistake. Wasn't hard escaping the mine, but then I ran to Buchanan. Asked him for help taking back the Scar Collectors. Promised him I'd capture his daughter for him, rein in the gangs. Fool. He told me I was weak and useless. Threw me in here. Well, I was weak. I let him distract me from my destiny with easy living. Now I'm back on track. And he will die for seducing me. Wygląda na to, że dostałeś to, na co zasłużyłeś. Jak cię wypuścimy, jakie masz plany? Once I take back the gangs from Liberty, I'll lead them east, away from your pretty little city, and use them to once again become ruler of the Wakarusa Redlegs, and then all of Kansas, as was ordained. Następny taki, no, jakiś despota. But there's one thing I gotta do before I leave Colorado. Put the Patriarch's head on a spike. If you want that too, maybe we can walk the same path for a time. What do you say? Could you use another gun? Najpierw mamy kilka pytań. Make 'em quick. No dobra, jak człowiek, który tak bardzo ceni sobie wolność, zostaje handlarzem niewolników.
If a man is destined to be free, then he'll be free. If he's a slave now and doesn't think that's his destiny, then he should fight for it. Like I have. No, ciekawe podejście do sprawy. Co to za blizny na twojej klatce? When I was born, my mother carved 12 lines into me, symbolizing the 12 trials I would overcome before I ruled all of Kansas. I've been crossing them out ever since. Once I take back the Scar Collectors, I cross out the 11th. Skąd masz to ramię? Can't be a Scar Collector without modding yourself. Part of getting jumped in. I chose the arm. No, następne jakieś pojeby, no ja nie mogę. Tu wszyscy jacyś są, nie wiem, z bańką coś mają. Okej, okay, czas zdecydować, co z tobą zrobić. No ja też nie. Nie zadajemy się. No jest handlarzem niewolników. No, nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Witamy na pokładzie. Teraz najgorsze jest to, że jeśli pójdziemy do naszego patriarchy, no to co on powie, jak go zobaczy? No, nie będziemy się mogli iść do niego. Na razie chcę tu wszystko wywalić od Lucy. Rewolwer to też. Niech ona nic nie ma. I teraz dopiero z nim pogadamy. Wendy, idź, pogadaj z tym. O cholera jasna, no. No musimy do bazy teraz znowu lecieć. No dobra. No dobra, mamy komplet, to mamy. No to masz z powrotem. Rewolwer swój. Dobra, masz tam jakiś pancerz byle jaki, już nie będę kombinował i tak zaraz tobie go zabierzemy. Spodnie, masz te. Masz jakąś kurtkę. No masz nawet tą. Dobra, to żeby nie było, że coś tam po drodze nas spotka nieciekawego, to jeszcze ciebie wyleczę ten ostatni raz. No i co, lecimy tam z tymi żabami, to się po prostu nie będę na razie bił, bo po prostu pewnie będzie katastrofa, no ta jedna ma 3000 życia. Tutaj z takimi, co mają po 500, ciężko nam to idzie, a co dopiero z takimi, co mają o wiele więcej. Aha, to są te drzwi zbugowane. Tu mina jeszcze jest. I co? Nic? Nie wiem, jak się ta mina tutaj ostała, że na nią jeszcze nie wdepnęliśmy, no ale dobra. Lecimy. Tędy wyjście jest? O. Look alive. Whoever took out the other shit could still be around. Oh shit! It's the Desert Rangers! Pull back! Do not engage! The Patriarch can keep this money! No dobra. Już tam się... już pękają, jak nas widzą. Kasety. No i co? Gdzie to wyjście? Jesteśmy tu, chyba tu. No. No teraz trafiłeś tam w ogóle do tego patriarchy. Zobaczę tego i będzie katastrofa. Ten toster tutaj już mamy naprawiony. Aha, to tutaj był ten. Jeszcze coś mamy do zwiedzenia tutaj. List. List widzieliśmy. No dobra, lecimy z powrotem. Lecimy do naszej bazy. Tu chyba też wszystko zlutowane, wszystko zrobione na wyjście tędy. Dobra, to lecimy do naszej bazy. Jak coś się wydarzy, no to wiecie. To wam pokażę. Calling those November Cowboys one more time. Heard you met Ironclad Cordite.
No, spotkaliśmy, no, nawet się chcę przyłączyć. No tak, spotkaliśmy się z Kordajską, no, o tym wiesz w ogóle. I've got friends all over, and they've all got good eyes. No tak, spotkaliśmy się z Kordajtem, był zamknięty w tym bunkrze, tak jak So mówiłaś. now that you've talked to Cordite, you know what the Patriarch is really like, right? No już wcześniej się domyślaliśmy, no. Rozmawialiśmy z przestępcą pragnącym się odegrać. Jak możemy wierzyć w jego słowa? Jak możemy wierzyć w twoje? Well, I guess you gotta make up your own mind. I just wanted you to know that the way the patriarch tells the story ain't the only way there is to tell it. Is he with you now? Dlaczego Cordite jest dla ciebie taki ważny? Let's just say there are places where our hopes for the future overlap. Now, do you have him or not? No mamy, no do bazy poszedł. No daj spokój. Sorry, cowboys. Not till I can trust you a little bit more. Now don't keep me in suspense. Is he with you? Uratowaliśmy Glad to go. hear it. Do your best to keep him alive. He could really help us out when things start happening. For now, just keep helping the patriarch collar his kids. We're with him on that. Can't have a bunch of rabid animals running around loose, can we? Although, I guess he wants you to bring him back alive. We don't care so much about their condition. No my też, trochę mniej obchodzi ich stan zdrowia już Fact teraz. is, Colorado will be a whole lot safer without him. The Patriarch's heirs will always have a claim on this land. And from what I hear, they're even worse than Buchanan himself. Anyhow, I'll be in touch. Dead red, over and out. No, bez odbioru. Angela, czy Angela Dead. Gdzie jest wyjście stąd? Do Śródmieścia. No, tutaj jest ten dom. A idziemy zobaczyć ten dom. Czy da się go otworzyć w ogóle? Tam znowu gdzieś poziom wpadł. Tutaj był ten robot, który nie chciał nas puścić. Rodzina Wardów. Tu jeszcze tu wszystko dobrze jest, tu mi się dobrze wiedzie. Ale co my tu mamy? Bellamy Ward. No ciebie też. No, to żeśmy pogadali. Sprzęt laboratoryjny. Zestaw chemika dla gentlemanów, edycja zaawansowana, no tak, bo tu jesteście bogaci jak cholera. No co mamy tutaj? To nic tu nie ma? Taka bida trochę. Ja tu już byłem, czy nie byłem? Elijah Wood. Wiedziałem, że security system needed more security checks, fewer show tunes. You are the Rangers, correct? No tak. I expected our paths to cross eventually. Let me express my thanks for saving my son Bellamy in the Garden of the Gods. All I could manage is the ineloquent gratitude of a father who thought he lost his child. May I help you with something? Kibic Villarrealu. Co możesz nam powiedzieć o dzieciach Their names are Valor, Victory and Liberty. They are Saul Buchanan's children. He loves them as only a father can. I understand that love. That's all I should say. Please ask me about anything else. Czym się tu zajmujesz? Most of my time is spent researching and developing technology. In time, I believe we can restore our standard of living to that of the legendary pre-war days in the 1980s. Who knows? Someday we may even exceed it. Bye, Rangers. No, na razie. I co ty tutaj masz? Następny jakiś stół. Formaldehyd. A tu mamy jakiegoś robaka też tam. A, to jest to samo. A to? Co to jest?
jakieś panele. No, kolektory słoneczne. Rozmieszczone. Mechanika. Ulepszcie kolektor słoneczny za pomocą części zamiennych na stole. Choć to trudne zadanie, złożenie urządzenia zgodnie z wydajniejszym projektem nie zajmuje wam dużo czasu. No dobra. Naprawiliśmy kolektor słoneczny. Przedam baterię. No. I tutaj mamy coś do kopania. Coś, czyli nic. No dobra, lecimy stąd. Już nie pamiętam, czy tu byłem, czy nie byłem. Wendy, ile ma nagle życia? Ty masz coś tutaj? Nie. Skąd ona ma tyle życia? Chyba poziom dostała znowu, co? Nie. Ale dzięki Bolo ma. Koordynację masz, szybkość masz, jeden punkcik. Do tego broń automatyczna, modyfikacja pancerza. No nie masz żadnego nic użytecznego, modyfikacji ci damy. Czy broń automatyczną. Pierwsze trafienie tylko narusza czaszkę, ważniejsze jest to drugie. Jeśli ta tutaj Ciamajda odejdzie, no to nic tutaj też nie stracimy dużo. Przetrwanie. Modyfikacja. Nie mam żadnych modów. No, w końcu kiedyś będziemy mieć, ale na razie nie mamy. Lizos to ma. Sheriff Kwon. Dobra, masz przetrwanie. Dwa sobie punkciki zostawimy w razie czego. Co możemy ci tutaj dać? Poza osłoną, no to co mówiłem. Łowca wielkich zwierząt. Wskazówka. Działa też na małych, bezbronnych zwierzątkach. No nie wiem, co tutaj ci dać nawet. Pancerza dwa. No, dwa pancerza to nie jest jakoś tak zbyt dużo. Bym powiedział. Dobra, na razie zostawimy. A ty masz poziom? A ty masz? Dobra, tylko jeden przeszedł poziom. No dobra, lecimy do... Lecimy do bazy. No dobra, dotarliśmy do bazy. Idziemy zobaczyć tego naszego Kodiaka, co tam możemy. A, idziemy najpierw, no właśnie. Teraz mi przypomniał. Co tu się znowu wydarzyło? My people didn't start that fight. One of your rangers started it, and now you're telling me we gotta be the ones to give up our space. I'm just saying. Oh, Team November, I'm glad you're here. There was an altercation in the barracks. A kłótni? Jaki kłótni? Nothing serious. No one was hurt. Some harsh words and a shove. Sergeant Gradzki's already put the recruit on latrine duty. A fair punishment. No, szczoteczką do zębów będzie kible czyścić. Yeah, well, this isn't the first time your recruits have had harsh words for us Rangers. You need to get your people under control. Gradzki's recruitment efforts have gone well, and HQ is filling up. More new Rangers every day, which is great for our mission. But it also means we're running out of beds in the barracks. Rangers are having to sleep in shifts. This is leading to friction with Miss Hackett's people, who, as you know, were there first. Some of the new Rangers don't understand this, and they think of them as, well, freeloaders. Usually, it's just snide comments. But today, one of yours started shouting that we should be thrown out of our home before trying to pull Davy off his cot. Which is completely unacceptable behavior. Unfortunately, the problem's not going to go away if we ignore it. We need a solution before things explode. To nie był pierwszy taki incydent? There have been plenty. Most of your Rangers are all right with us, but there's more than a few who ain't. Calling us names as they walk past, or telling us we're on borrowed time here, in our own home.
Miss Hackett. I'm embarrassed. Part of the oath we take as Rangers is to protect the downtrodden. It hurts to hear that our recruits are failing to live up to that oath. Something must be done. Yeah? Well, we're waiting. We gotta get a handle on this one way or the other. Enough chaos going on outside the base. Don't need it when we get home, too. No właśnie, dobrze mówisz, panie szeryfie. Jakieś sugestie? The warden here suggested we move into the brig. I suggested she shove that idea up her ass and leave us be. We were here first. We don't take up much space, and you said the barracks were ours when you first showed up. No tak, no to widzieliśmy. Things have changed since then, and they're not going to change back. If we're going to live side by side, we both have to be flexible. Łóżek nie możecie tu poustawiać gdzieś, nie wiem, no. A taka wielka chata, no, lotnisko, czy co to było tam, i nie ma miejsca? Shoot! Możesz nadal tutaj zostać. Strażnicy, którzy mają z tym problem, zostaną zdyscyplinowani. Już. No siedź już tam, no. Pierwsi byliście, to nie znaczy, że na zawsze możecie tam być. Przyszliby żołnierze prawdziwi z jakimś tam generałem i by was wypieprzyli na zbity rej, no. No niby, że nie, no. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, tej Lucy trzeba tam pozabierać to wszystko znowu. Idziemy po pana... pancernego. Teraz będziemy sześciopancernych i pies. A, tu Amanda stoi. Gdzie jestem? Jest. No siemano. You're making yourself look weak to your troops. Nie bój się. Now what do you want? Chcesz do nas dołączyć? I won't seize my destiny by getting fat on your food, so yes, I'm ready. No, to chodź, za Lucję, bo mnie wkurza. Nowy towarzysz, dobra. Co ty masz za zdolności? Żadnych? Nic ci nie możemy dać. No dobra, walka bez broni. Dowodzenie, materiały wybuchowe, to w ogóle ci niepotrzebne. No a właściwie z jakiejś tam rakietnicy może strzelać. Ona ma to samo co ja mam, cholera, no. Lucia też i tak nie miała nic tam ciekawego. Koordynacja, siła, szybkość, inteligencja. Co ty masz tam za bronię? A walka bez broni. No dobra. Będziesz pionchami na parze. Co my tu mamy? No damy ci to, bo nic innego nie mamy. No i coś jakąś... No to? No dobra, masz tu rakietnicę. I tak nie mamy rakiet. Jakiś tam pancerz ci damy. No pancerza to będziesz musiał mieć dużo. Damy ci to, spodnie. Pancerz 5. 3. Hełm. Jaki ty możesz mieć hełm? Pancerz 5. Tak, żebyś nie padł na strzała, tak jak to robiła Lucia. Dobra, masz to. To ma 4. Żadnego tego chyba nie mamy jakiegoś wielkiego. To jest hełm. No nie mamy nic. Nic a nic nie mamy. Parę tylko granatów. Masz to. No i to tyle na razie. No, siemano i cześć, witam na pokładzie. Jakiś śpi... O! No! O, jest pan Skoczma z drugiej części Wastelanda. Oczywiście z butelką musi być. Rangers? What are you doing here? I heard you was off in Colorado or somewhere. Welcome back. This calls for a drink. Cheers! Oh, good stuff. Is that you, Rangers? Boy, I ain't seen you in a donkey's age. This calls for a drink. Cheers.
Może się bali już całą. Chłopie, spust na się jak. What kind of a place is this? Strasznie nam przykro, ale widać u ciebie znaki poważnej marskości wątroby. What do you know? I ain't had a liver for years. Nie wróciliśmy z Colorado, nadal jesteśmy w Colorado, ty też tu jesteś. You're drunk. If we was in Colorado, there'd be snow all over the place and you'd all be wearing parkas. You gotta cut back on the squeezes. No, na pewno. Jak się w ogóle tu znalazłeś? Przecież byłeś z nami w Arizonie. What do you mean, how did I get here? I've been here the whole time. How did you get here? You got a screw loose. Oj, skaczmy. Kim jesteś i co robisz w naszym barze? No wiadomo co robi, pije. No możesz tu zostać, napij się. Well, don't mind if I do. Cheers! But I ain't here to drink, nah. I'm here to sign up. I wanna be a ranger again, just like before. I know you rangers been going through hard times, so I'm doing my patriotic duty and offering my services as a tired and true veteran. What do you say? No kurde, bym cię przyjął, ale no... Ty w drugiej części chodziłeś ze shotgunem. No i tutaj też pewnie będzie. Tam u szeryfa Kłona mamy Lizusa. Nie wiem co ty będziesz miał. Dobra. Give me a gun and point me at the bad guys. I'm ready. No, widać, że się tu gotowi, no. Co on ma? Podstępnego kutafona otwieraniu zamków, no to on to mamy, no. Co on, spał lata? Co ty skoczmo, no. Nie, no nie będziemy go brać, tutaj mamy Lizusa. Też mamy podstępnego kutafona na o wiele wyższym poziomie. I Lizus, nie wiem, może się kiedyś tam przyda do czegoś. Dobra, na razie nie będziemy go brali, aczkolwiek bardzo bym tego chciał. Teraz tak, idziemy do... A, tutaj ciekawe, czy Masato ma jakieś te jedzonko, te stuprocentowe. Co tam kichcisz, Masato? No ma to jedzenie, ale w cholerę drogie. Wszystko po 36 dolców. No nie mamy tyle. Mamy 1003. A trzeba ulepszyć Kodiaka naszego. Jakieś mamy te żetony, co tam chyba tu w dziwnowisku były. Nie no, musimy ulepszyć naszego Kodiaka. Tego jeszcze nie naprawiliśmy? O nie wiem. Co w takich rzeczach? Znowu. O! Naprawianie to sterów. To jest od z dzisiaj. A, z dzisiaj. To chyba raczej przemianuje z powrotem na jakiś pistolet albo coś, no bo ona stoi snajpery, to no to jest cięgnizna. No bo myśmy musieli za dużo tutaj wrzucić jej, ale musimy tutaj to ulepszać. No już w ogóle ma broń palna, to też może latać sobie z tym, ze shotgunem, ze strzelbą, powiedzmy, no nie shotgunem, ze strzelbą. Masz pistolecik. No tu jeszcze 4 potrzebujesz. No cholera. Mamy jeden. No nie mamy nawet punktów. Dobra, to się zostaniesz na razie z tym co jesteś. Amanda, co tu masz? How can I be of assistance? Możemy zobaczyć twoje towary. Strój ranchera, pospolity strój. No książkę ma. Naprawienie to sterów o jeden. Zaklinacz zwierząt, handel percepcja, no handel percepcja nie był taki zły, grzebień nawet ma, cygara, czyli nic takiego, gdzie jest ten jakiś tam sprzedawca, co
tutaj mieliśmy go chyba. Co, nie ma tego sprzedawcy? Co to może jeszcze go nie mamy? No to jak mam teraz ulepszyć się, co? Jak nic nie mamy. Randy, ty nie masz czegoś na sprzedaż? I was thinking on how I could show my thanks and realized I work with cars day in and out, and you all take them into battle. There's a lot of things I learned about how to fix cars and how to break them. Let me show you. Dzięki. Mam nadzieję, że masz dla nas coś więcej. Yeah, of course. I've got a couple of ideas ready to go, but I can't do too much until this place is fully staffed. See you around. No właśnie, musimy iść po tego mechanika. Dobra, następna misja to będzie... no musimy iść do tego... gdzie? Pełna chata. Co jeszcze mamy tutaj zrekrutować? No wszystko. Fanatyk, to mamy do Denver zapieprzać. Tutaj mamy do tej armii potworów iść. Nawet nie wiem, gdzie to jest już teraz. Dobra, tutaj ta Jody jest. I don't get the sense that the patriarch likes his younger son much. Heck of a way to grow up. Przydalibyście się, zapraszamy do towarzystwa. You bet. Ready when you are. Czyli następna, co ty masz? Mechanika, pierwsza pomoc, karabiny snajperskie. Oto taka z dzisiaj, no. To jak ubrana, szeregowa Dean. Przydałoby się jakiś rakiet nakupować. No i przydałoby się w ogóle iść tam te żaby nawalić, no ale na razie nie wiem. Nie widzę, żebyśmy... Nie widzę, żebyśmy mogli je zabić tam. Za dużo mają życia po prostu. Co tam masz? Może ty coś masz, albo pójdziemy do tego tam w mieście, które jest. Wieżyczki chciałem, cholernie drogie. To wszystko w ogóle jest... Strzelba. Jaka do kitu ta strzelba. I co tu masz? Kastety printowe, to będzie dla tego coś. No ale to w ogóle jest... Nie ma w ogóle porównania jedno z drugim. Tutaj mamy jakieś te... Nie no, musimy iść kupić. Ten ma tylko jedną rakietę jeszcze za stuwaka. Kurde, no. No, nie mamy handlu, ani nie mamy tam tego... A, tutaj jego siostra. Kurwa, ona znowu dalej z tymi cukierkami. Idziemy do tych zarapacha, co tam mieli, tam sprzedawali coś. Zobaczymy, może można coś kupić u nich tanie. Tutaj mamy porozmawiać z mamą Cotter. Gdzie ona była w ogóle? Właśnie zapomniałem o tych niewolnikach tam. No malinkę ci zrobię. Gdzie jest... mechanik? Tutaj byli. A, to tutaj jest też ta mama Cotter. No. W drodze akurat. No, mamy Cotter. Ty handlarzu niewolników. No. Spotkaliśmy uchodźców na dziwnowisku. Powiedzieli nam, że wynajęłaś przemytników, żeby ich przemycili do Colorado Springs. Drapie pożółkły ząb paznokciem pokrytym brudem. Where are those refugees now? Żyją i mają się dobrze, ale to nie twoja zasługa. Przemytnicy ukradli ich pieniądze i zamknęli ich w celi. Shit! I knew I shouldn't have trusted those assholes, but they were the only ones who deal with me. Guess I know why they're so flexible on their price.
I owe you for keeping those refugees safe. Ain't nobody else around here who's willing to lift a finger for them. So, what's it gonna be, You know I was breaking the city's law, conspiring with smugglers and all that. You gonna haul me in? She'll be safe in the Ranger lockup. Reyes would want her in jail. He's a powerful man to have as a friend. And the Rangers could use some powerful friends. No właśnie, no przydałoby się, żebyś trafiła well, jednak. Am I under arrest? No jesteś aresztowana. No ale też by się przydało, żeby tutaj nożyli sobie gdzieś pod dachem, no ale co, no nie wiem, no. No dobra, aresztujemy cię. You'll have to go through us first. No patrz, jak ci zaraz Wendy przypieprzy, no to już nie będzie przez co się przedostawać tutaj. Synowie mamy zaciskają pięści i sięgają po broń. Stand down, Bobby. These are the same folks who shot up the Dorseys in the Garden of the Gods. They must have killed Stenerud and his smugglers too. We don't stand a chance against them. No właśnie, dobrze mówi, słuchajcie się, mamy. This ain't with the lives of my boys. Reputacja uchodźcy spotkała, dalej jesteśmy lubiani. Zgłoście się do głównej kwatery strażników. Copy, November 1. This is Ranger HQ. What's your status? No dobrze, aresztowaliśmy mamy kwater. Wyślijcie oddział, aby ją zabrać. Poprosić szeryfów? Nie. Nasz oddział. Old Mama Cotter? A criminal? Who would have thought? Dispatching a squad, over and out. No właśnie, no, elegancko.